Oj, wkraczamy do nowej mieściny. Jest. Punkt szybkiej podróży, bardzo dużo zadań. Ale myślę, że na razie się skupimy właśnie na tej fabule, bo ostatnio było sporo pobocznych. Nie wrócimy do niego. Tirmair. Na wrzosowiskach widziano rogatą kobietę szerzącą zepsucie. Jeśli to o to ci chodzi. Tak. Chcę dopaść druidów, którzy pokonali Astarota. Ach, ten szaleniec na fajn tam mieszka. Już próbowaliśmy z nim porozmawiać. Dotarliśmy aż do kamiennego kręgu Boglan. Wtedy zjawił się ten jego wilk i ugryzł jednego z moich ludzi. Już i tak brakuje mi rycerzy. Nie będę ryzykowała tej garstki, która mi została, na jakiegoś drania, który nienawidzi katedry. To ja się tym zajmę. Na fajn uważa nas za intruzów okradających jego ziemię. Ale jak inaczej mamy przetrwać? Potrzebujemy drewna do budowy, rudy, by kłuć z niej broń, dziczyzny do jedzenia. Prawda jest taka, że w jego nienawiści do nas pewnie chodzi o Donana. Byli kiedyś przyjaciółmi, ale ich drogi się rozeszły. W nienawiści wychowany. Nie jestem pewna, ale spotkałam go kiedyś. Jechałam przez wrzosowiska, nikomu nie wadząc, gdy podszedł i przemówił w języku bestii. Sprawił, że mój koń mnie zrzucił. Złamałam nogę. Od tamtej pory mam z nią problemy. Nie obchodzi mnie, co między nimi zaszło, ale cieszę się, że Donan się opamiętał i przestał zadawać się z tym dzikusem. Kurde, język bestii. Widzę, że ciekawie tutaj będzie. Jesteśmy na tych terenach, zobaczcie. No przyjmiemy sobie te zleconka, co? Przyjmiemy sobie te zleconka. Później będziemy przy okazji do nich też zaglądać, bo może będą się pokrywały z głównymi. Także zasada jest taka, widzimy niebieski wykrzyknik, podchodzimy. Nie czegoś, lecz kogoś. A dokładniej kogoś takiego jak ty. Wyglądasz mi na osobę światową. Dasz może radę udać się do oberży pod tłustą gęsią na wyżynnych ostępach, żeby powiadomić karczmarza Torbena, że Nial wkrótce się zjawi i spłaci swój rachunek? Lubię czasem wypić, wiesz? A tam jest najlepsze piwo w okolicy. Dobrze cię rozumiem. Byłem tam. Żeby tu żyć, trzeba mieć w sobie coś wyjątkowego. Jakąś zawziętość. Ci, którym tego brakuje, uciekają za gościnniejsze mury Kerigaru. Żeby tu żyć, trzeba... Dobra, rozumiem cię. Czyli tutaj sobie po prostu spłacimy ten rachunek, spłacimy. Ci, którym tego brakuje, uciekają za... Nie ma sprawy. A pan? Przodkowie i duchy, usłyszcie me błagania. Nasza ziemia jest chora. Wymaga ratowania. Miłosierdzia rąk waszych nam potrzeba, skoro by dostatek przywrócić i uzdrowić jezioro. A wierszem, tak? Daj 5 złotych, mam chorą ziemię. Przodkowie i duchy, usłyszcie me wezwania. Zepsucie toczy lasy, pola i miejsca żerowania. Czymżeśmy zasłużyli na tak okropny cios? I jakże możemy poprawić swój los? Po prostu walnąć komuś w nos. Nie widzę innej opcji. To tylko kwestia czasu, zanim mieszkańcy zaczną odchodzić. Nawet przodkowie nie chcą już słuchać naszych błagań. Odwiedza nas coraz mniej podróżnych. Ludzie boją się zbliżać do wrzosowisk, nie mówiąc już o Tirmairze. Gadają, żeśmy przeklęci. I tak na odczepnego. Co żeś tu chciał? Jesteś tu mile widziany, podróżniku, ale nie znajdziesz tu zbyt wiele. Coś skaziło tę ziemię. Nie będzie nas żywić jak dawniej. No to nie był skaziciel? Z Horizona? Dręczą nas roje much. Zrobiliśmy, co mogliśmy. Palimy ciała. Przykrywamy stojącą wodę. Nacieramy się wisielczym bluszczem. Nic nie pomogło.
Ludzie mieli większe zmartwienia, ale muchy zagryzły naszą ostatnią mleczną krowę. Problem nie zniknie, jeśli go zignorujemy. Odłożyłam trochę monet. Dostaniesz je, gdy pomożesz nam z plagą. Plaga krów. Ale tego głosu nie mogło zabraknąć, co? Patrzcie, co tu się dzieje? Plaga szkodników na wrzosowiskach. Co tu się wyprawia? Tego głosu zdecydowanie nie mogło zabraknąć. No, dubbing jest fantastyczny. Tak oceniam jakieś 15 na 10 na razie. Zobaczymy, co dalej. Jest naprawdę super. Przerośnięte gryzonie zepsuły kolejne wnyki. I tak Wiedźminem. Tak Wiedźminem naprawdę. Wojna krwi też była podobna tutaj kamera, więc jest git. Nie. Nic nie ma w sidłach i przez dłuższy czas nie będzie. Ziemia potrzebuje czasu, by się odrodzić. Nie brakuje za to ciernistych bestii. Ich mięso jest twarde, a do tego są za sprytne, by wpaść w zwykłe sidła. Mam nadzieję, że nowe pułapki okażą się lepsze. Pułapki wnyki. Załadowany do połowy, porzucony wóz. Na ziemi wokół niego wala się dobytek. Wygląda na to, że właściciele pozbyli się w pośpiechu zbędnego balastu, by szybciej uciec z miasta. No i pięknie. Czyli tak, tu będziemy sobie szli pewnie dalej. Ale patrzcie, jakie tutaj ta plaga. Jak ona jest ogromna. A tu mamy mięso cierniowych bestii. Tu sobie oddamy to. No ale na razie. Na razie to my idziemy na dziką naturę. Myślę, że wszystko w porządku. Widzimy się na szlaku. Z Nafainem. To gdzieś tutaj. Ślady kopyt. Na kamieniu wyryto powitanie podróżnych w lesie, gdzie można zjednoczyć się z naturą. Zamazano je jednak zaschniętą krwią. Nowy napis głosi: zakaz wstępu dla psów katedry. Już spokojnie. Nie należy do pokutników. Szukam twojego pana. Nafaina, możesz mi z tym pomóc? Dobry wilczek. Prowadź więc. My się zawsze dogadamy, co? Ze zwierzęciem. Ale patrzcie, czytałem sobie... Właśnie chciałem sprawdzić. Czytałem sobie lekturkę na kamieniu. I za dużo mi nie zrobił krzywdy. Podążaj za wilkiem. Bo to ja się zrobię takim niedźwiedziem. Nafaina, tak? Ale tutaj zobaczcie. O. Też są jakieś takie chyba do zbicia, nie? W tych rejonach. Muszę chwilę zaczekać. Brak we mnie mocy duchowej. Dobra, poczekaj, piesio. Piesio wilku. Tu jakieś dymy się robią. O, to się przydało, nie powiem. Zasłona dymna. Jak mnie to bije? Kurde, no można by ten rój tutaj cały wybić. Nie powiem. Wilcza groza. Niedźwiedzia groza. Oj, jak mnie pobił. Muszę chwilę zaczekać. Dobra, troszkę się z nimi rozprawimy. Żeby pogadać w spokoju. O, jakiś chory niedźwiedź. Kurde, mamy chorego niedźwiedzia. Pyk. No teraz jak mamy już te pasywki ostateczne, jest easy. Co to jest? Uszkodzony. Ej, to jest ten niedźwiedź, o którym mówił, nie? Tak. Że miałem powalczyć z niedźwiedziem. Ale świetne. Ale nam się udało odkryć. Patrzcie, to jest tutaj. Zanieś Artiarowi uszkodzony totem. To jest to. To jest to, proszę państwa. Jeszcze bym sprawdził, o co tutaj chodzi z tą panią. Ale to jest chyba ta cała szarańcza, nie?
Na rozkładającym się ciele widać liczne ślady szponów. Na piersi poległego rycerza wyryto słowa intrus. No bo tu mamy już tak, 26. No, czyli tu sobie tą plagę całą wybijamy. Dolina krwi. Ale mega, że nam się udało tego niedźwiedzia znaleźć. Super. Bo to będzie ostateczny rytuał, nie? Może jakiś ciąg questów nam się zakończy. Bardzo fajne. No, czyli naprawdę trzeba eksplorować. I to tak dogłębnie, kurde, i ubijać różnych przeciwników. Że Lilith będzie cię szukać. I miał rację. Tak. Ona mnie tak urządziła. Nie. Już nie da się ocalić. I jedyne, co możesz dla mnie zrobić, to ją znaleźć. Ja pomogę ci iść na północ. Ona tam jest i coś knuje. Wciąż można ją powstrzymać. Fjorman z tobą pójdzie prędko. Ale dymy. Daj spokój. A wilku, idziesz ze mną? Idzie. Fjorman idzie. Czyli on ma na imię Fjorman? No to tak, tutaj byśmy sobie przeszli na splątaną gęstwinę. Ale jaj, ale myślę, że po drodze coś tam załatwimy, więc jeszcze gotów. Jeszcze się nie rozłączamy. Spróbujemy sobie tutaj przejść boczkiem, boczkiem. Kurde, od pasa w dół. Ale chyba był zadowolony, co? A może Lilith nie była? I w tym problem. Lilith nie była zadowolona. No i tak to się kończy. Zapchlone psy. Dobra, troszkę tutaj sobie powalczymy, bo to jest na naszej ścieżce. Może jeszcze jakiś questik się nam wytworzy. Ale tamto to traf niezwykle szczęśliwy. To sobie jeszcze troszkę tutaj jedną pasywkę wrzuciłem. Tych naszych sojuszników. O, jest ten. Z Soulsów. Dziadyga. Ale na razie złota to my mamy. Dopiero będziemy sobie wydawać pewnie na 50 levelu jakąś postać robić. No jestem ciekaw, ale myślę, że jest realne, że wbijemy 50 przed zakończeniem kampanii, jak będziemy robili poboczne, nie? Więc wtedy się określimy, czy wchodzimy na koszmar jeszcze na fabule, czy nie. Zobaczymy. Czy 50 zostawiamy. Bariera krwi. Musi być jakiś sposób, żeby się jej pozbyć. No pewnie. Oczywiście, że jest. No i teraz właśnie bardzo ważne było sobie odebranie tych questów. No bo tu możemy sobie przy okazji to wszystko dziabać, nie? Super. 3 pieczenie. Wszystko pięknie idzie. Fjorban nam pomaga. Chyba jakaś nienaturalna narośl. Super ekstra. Wilcza groza. Może tutaj jeszcze z takich bestii polecą te odłamki do
Zrobienia nowej mikstury, no kto wie. Wszystko jest możliwe. A te są niezłe, ten ognioas. Zdecydowanie mogłyby lecieć z takiego, no ale... Na razie chyba mam jedne czy dwie. Bo to ma być z takich bestii zmiennokształtnych, nie? Troszkę już ich żeśmy obili. Dobra, rękawiczki. No jestem ciekaw tej klasowej umiejętności i tej całej misji. Może być sztos. Bo my jeszcze nie wydobyliśmy potencjału, nie? Z naszego druida. A niektóre klasy mają już na start, na przykład nekromanta ma umiejętność klasową od razu. No a inne mają na przykład w pierwszym akcie, w drugim, trzecim, może nawet w czwartym, chociaż nie jestem pewien, ale... Trzeci chyba jest maksymalny do barba. Nie jestem jeszcze. Jeszcze sobie rozbijemy troszkę. Bo ile ich tu zostało? Z 9, 11, 11, tak? Nie jestem. Dobra, to chyba sobie to zrobimy. Te wszystkie bestie. Dobra, spróbujemy jeszcze te dziabnąć. Nie jestem jeszcze gotów. Jesteś, coraz bardziej gotów. I to muszą być te czerwone na mapce. Muszę chwilę zaczekać. O, złota tu. Złota głupców sporo. Pyk. Szarża. Nie ma lipy. Co, wy jesteście ostatni z rodu? Jeszcze zostało 5. No to. To ja już sobie to pewnie dziabnę. Przy okazji. No i dobra, uporałem się, można sobie tutaj wrócić. Spokojnie, więc kilka questów na pewno sobie oddamy przy okazji. No i ładnie, nie? Szarańcza wybita. Buteleczka wypita. Oj. Bluźnierstwo. I wilcza groza. Wilcza zamieć. Chodźmy, towarzyszu. Karmazynowa ścieżka. No, nazwy są niekiedy bardzo wesołe, śmieszne, niekiedy przepiękne. Oj, będzie wizja. Trzymajcie się mebli. Piętno Lilith. Starymi gałęziami wisi nabrzmiały nienawiścią owoc serce. Niechaj wreszcie pęknie i wypełni sokami strumienie i kopce. Kopce? Ja tam nic nie kopcę. Szkoda życia. Tu jest kolejne. Rój krabopająków. Niech w karmazynowej kołysce narodzi się amalgamat szału! Przepraszam, ale amalgamat? A słowniczek jakiś będzie do tego? Kurde, ale krytykale tutaj ładnie wchodzą, nie? Dobra, co jest na końcu ścieżki? Myślę, że początek kolejnej, nie? Coś się kończy, coś się zaczyna. Zimowy łowca się kończy, a niedźwiedziołak rozpoczyna łowy. Niech jego gniew płonie żywym ogniem, aż strawi całą tę przeklętą krainę. Kurde, lubię cię, Lilith, ale nie strasz, nie? Bo to wiecie, co można. Biegunki można dostać. A, kucnął druid. Sprawny, zwinny. Jest byk. Jest byk, proszę państwa. I co jest na końcu? Krew na fajna. Krąży tutaj. Dojrzewający algamat szału. No niestety, dojrzewa. Dojrzewa, żeby nas zeżrzeć. To jest ten amalgamat.
Nie jestem jeszcze gotów. To chyba nie jest to, co? To jest to? Halo? Już dojrzałeś do tej decyzji, żeby ze mną walczyć? O! Dojrzał! Na tyle dojrzał! O! To może szybko się rozprawiłem z przeciwnikami? Może o to chodzi? Ej, ale jest mega mocny. Dobra, weszliśmy mu na plecki. Nie wiem, czy on cały czas sobie żyćko uzupełnia, czy mi się wydaje. Pyk. Dawaj, niedźwiedziołaku. Pokaż swe szpony. Pyk. Przeszywamy go. Tutaj widzę, że jest taki spocik, jakiś taki słaby punkt ma. Pora zapolować na delikatniejsze mięso. Niech to. Stwór jest ranny, ale żyje. Gdzie on się podział? Kurde, serio? Ej, serio? Znajdź sposób. Gdzie on się podział? To jeszcze wróci. Kurde, to jeszcze wróci. Karmazynowa ścieżka. Ale może ona tak będzie przywracała tamtego, co? Muszę. Ale żeś. Dobra, tylko czy my możemy tu jakoś wyjść? Nie, po prostu z tego. No i? Na Fain, tak? Dobra, wracamy do tego naszego biedaka, na pół przeciętego. Powstrzymałeś ją? Nie, nie znalazłem jej. Wygląda na to, że zabrała z sobą część ciebie. Bestię zrodzoną z twojej krwi. Coś ty najlepszego zrobił. Zawarłem pakt z Lility. Miała mi pomóc zniszczyć pokutników. W zamian za co? Zdradziłem jej, gdzie ukryto Astarota. W Eldheimie. Czemu? Przy niej straciłem nad sobą kontrolę. Pochłonął mnie gniew. Teraz możesz zrobić już tylko jedno. Połóż kres spaczeniu. Oj, sroga rzeźnia jest. Sroga rzeźnia. Dostaliśmy tą włócznię. O, ten na fajn. A, on jest tutaj do łotrzyka. No to ostra impreza. Powiem wam, że ostra impreza. Teraz będziemy sobie czyścić jeszcze te rejony. Później pójdziemy bardziej tu. Ale gdzie jest? Ciekawe, gdzie jest ten ukryty, nie? No dobra, no dobra. To ja sobie jeszcze sprawdzę te rejony, ale myślę, że widzimy się tak czy tak tutaj. Albo jeszcze po prostu będę to mięso wyciągał i też będziemy mogli oddać w tym samym miejscu kwestiki. No to fajnie, jest co robić. Dobra, wiecie co? Ładnie tutaj zatoczyłem krąg i możemy sobie wejść na to zadanko już. Poplądrować. I nawet... O, tu są te cierniowe, nie? Tu są te cierniowe. I wiecie co? Nawet tam po drodze. Dwa udało mi się zebrać. O, mięso cierniowych bestii. Tu jest jakiś drżący zakapior. No, ja mu dam. Zakapiora.
Kolczasta pałeczka, no i pięknie. Tu jeszcze wiecie co, levelik mi w międzyczasie wleciał. Także jest dobrze. Przyhacz? Ja ci dam przyhaczu. Kolczasta pałeczka, zobaczmy. Nie jest lepsza. No to tu sobie pozbieram i później się widzimy na odbiorze. No i dobrze, jestem już w naszym habiku nowym, w Trimairze. Dziś zaśniemy z pełnymi brzuchami. Nie pamiętam, kiedy ostatnim razem tak było. Nawet nie wiesz, jak nam pomogłeś. Wiem, wiem. Dziękuję bardzo. No, sława rośnie, co tam? Jakieś skóry. Jakieś skóry, fury i komóry. I jeszcze wrócimy sobie do tego niedźwiedzia, nie? W tej karczmie gęsi. Błogosławię ciebie i wszystkich twoich potomków. Jednak jest jeszcze jakaś nadzieja. Może znów obsiejemy pola? No, aby nie obsikać, nie? Obsiać to można. Plaga szkodników, proszę bardzo. Słaby eliksir. O, to już mi się skończył akurat. To wiecie co? Najpierw z tym majstrem. A tu ładnie mamy wyczyszczone. Jest jedna twierdza tutaj, nie? Będziemy szli dalej tutaj, idąc zadankiem głównym. Ale wiemy co robić. Oberża pod tłustą gęsią. Tam spędziliśmy piękne chwile. Cały kłyścik zakończony tego niedźwiedzia prawdziwego. Ale jeszcze jakieś dawne czasy. O, czyżby? Jesteś bodaj piątą osobą, którą przysłał w tym tygodniu, by przekazać, że spłaci swój dług. I to tyle? Tak. No też takie mini zadanko, nie? Spoko. Spoko. Ale nie zawsze się znajdzie. No a teraz, może nam się uda tutaj ten rytuał dokończyć. A zobaczmy jeszcze, jak wygląda w regionie. 21 już mamy pobocznych. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. To teraz wiemy, że to nie jest zwykły niedźwiedź. A niedźwiedź szary. Nie chcę sobie nawet wyobrażać zniszczeń, jakich mógłby dokonać ten stwór. Gdyby nie ty. Wezmę ten totem i pozbędę się go za pomocą odpowiednich rytuałów. Miejmy nadzieję, że nie będziemy więcej świadkami takich zdarzeń. Czyli co? Sam odprawisz ten rytuał? No dobra, niedźwiedź szary to był. Niedźwiedź szary, obole 420, no to coś tam już powoli trzeba. Może sobie jakąś rolkę nawet odpalić. No to tak. Szczerze mówiąc, moglibyśmy sobie przejść... Tutaj bardziej górą. Tutaj bardziej górą i zobaczymy, gdzie nas zaprowadzi zadanie główne i wtedy będziemy dopiero czyścić, ale tu ten przesmyk sobie jeszcze sprawdzę. Może tutaj tą twierdzę zobaczymy i widzimy się na misji kampanii. A jest tu jakieś zadanko, zobaczcie. Wiedząca. Dobrze, że nie pierdząca. Pani! Chyba nie pogadamy na razie. Nie jestem jeszcze. Muszę się rozprawić. Ze szkieletami. Na bagnach. O, niewrażliwość. O, już teraz petarda. Jesteśmy nie do zniszczenia. No ta pasywka niedźwiedzia. Daje moc, daje moc. Więcej ataku i jeszcze zdrówko. Sztos. Ach, tak tylko czytam z wnętrzności tego kolegi. Kozłoludy zapuszczają się coraz głębiej na nasze ziemię. Usiłuję zrozumieć po co i dlaczego. Przy odrobinie wiedzy i umiejętności można z wnętrzności sporo wyczytać. Niewielu pamięta teraz dawne tradycje, ale wystarczy rozproć brzuch i zacząć porządkować chaos, który wylewa się z trzewi. Pomóż mi szerzej otworzyć brzuch. Muszę się lepiej przyjrzeć wnętrznościom, a nie mam już takiej pewnej ręki jak kiedyś. To łapiemy. Trzewia kozłoluda. Co tu się dzieje?
pasożytów. Nie ma za bardzo z czego czytać. Napociłam się, żeby zdobyć to tutaj. Byłbyś tak dobry i przyniósł mi jeszcze kilka? Jak skończysz, spotkajmy się w Korbachu. Zobaczymy, czego zdołamy się dowiedzieć. Dobra, w Korbachu, tak? No zobaczmy to zadanko. Wiedząca. A, tutaj. No my idziemy tym szlakiem, więc przy okazji możemy zrobić. Trzewia kozłoluda. O, takie rzeczy to wiecie, ja już sobie będę szukał. Jak cokolwiek interesującego znajdę, to... O, na przykład takie trzewia. Nie jestem jeszcze gotów. To wam przedstawiam. Ale wiecie, takie zbieractwo na rejonach to już... Już widzimy się po fakcie. Okej, tutaj już zdobyłem sobie te kozłoludy. I widzę, że ten Korbach to będzie nowa mieścina. Tak, Korbach. I mamy tutaj punkty nawigacyjne. Przepięknie. I tak bym chciał to odkryć. Dobra, jest sława. Są pieniądze, jest kowal. No i tu mamy ładnie wszystko odkryte. Przepięknie. Pójdziemy sobie dalej tu. Tak, tak będziemy czyścić. I teraz mi się naprawdę już w tym akcie drugim podoba, jak wszystko zgodnie z planem nam przebiega. Jest super. Nie mogę tego tutaj zrobić. Cudownie. Moje wizje były ostatnio zamglone, osłabły. Mam nadzieję, że te wnętrzności powiedzą nam coś więcej. Zobaczmy. Chwileczkę. O! Możemy dalej gadać? Nasi ludzie umierają z głodu, podczas gdy kozłoludy trzebią nasze gospodarstwa. Te ziemie były kiedyś pod ochroną, ale cóż, nie czas na takie rozmowy. Udało mi się przewidzieć ich atak na farmę Kalera. Jest niedaleko. Wyczułam, że ktoś ocalał. Pośpiesz się! Dowiedz się, czego możesz, i wróć do mnie. Oby nie było za późno. Tak jest, pani. Dobra, to jest gdzieś tutaj. O, my akurat... Tam się będziemy udawać. No i pięknie. Nie jestem jeszcze gotowy. To jeszcze się tutaj napiję. Ekwipunek. Coś tam wydropiłem. Jakaś kosa. Słaby eliksir. Dobra, wszystko fajnie. To jeszcze sobie to rozłożę i się widzimy na tej bitwie. No i ktoś... Ktoś tu ocalał! Dobra, jest w porządku. Uratuję cię! Nie denerwuj się, panie! Jakieś kozłoludy. Co to tam jest, takie kozłolud? Chyba nie widzieliście prawdziwego zagrożenia. Niedźwiedziołaka. Z Czarnoboru. Nie. Kozłoludy. Nie mogliśmy ich powstrzymać. Zabrały resztę. Do tuneli. Te ziemie były bezpieczne, ale teraz ostrzegaliśmy go, żeby nie niszczył kamieni. Kto? Wódz. Ej, Ruik. On... O! Daj kamienia. No nic. Ostrzegaliśmy. Nie słuchali. Ej, ale tutaj truchła, nie? No brutalna jest ta giera. Kurde, brutalna jest ta giera. Naprawdę ten ostatni quest fabularny z Lilith? Szok. Niech to. Tunele, o których opowiedział ci farmer, to na pewno tunele Domhainu. Jeśli kozłoludy zabierają tam jeńców, to pewnie właśnie stamtąd wyłażą. A co do wodza, tego nadętego prostaka, cóż, nie przemówisz mu do rozsądku. Przekonaj się, jeśli chcesz. Ja się już napróbowałam. Kiedy skończysz, spotkajmy się w tunelach. Ze wsparciem czy bez, czas odzyskać nasze ziemię. Tak jest. No to też może być łańcuszek. Ze wsparciem czy nie.
Zrobimy to. Dobra, wodzu. Wodzu, słyszałem dziwne rzeczy na twój temat. Co? Nie. Pragnę tylko szczęścia mojego ludu. Ale niektórzy trzymają się dawnych rytów i nie wiedzą, gdzie wiedzie ścieżka postępu. Katedra to nasza przyszłość. Klęska głodu może być dla nas próbą, ale przetrwamy. Będę silny dla innych. Wiara i modlitwa wyprowadzą nas z mroku. No to niezłe filmy, niezłe. Spójrz, co dzieje się w Skos Glen. Wszędzie tylko cierpienie. Ale tutaj mamy nadzieję. Przetrwamy, jeśli razem rzucimy wyzwanie grzechowi. Dobra, czyli nie przetrwamy, okej. No to panie... Nie jestem jeszcze gotów. Nie jest dobrze. Nie jestem tym zaskoczona. Mam nadzieję, że jesteś gotowy. Kozłoludy wokół miasta były mocne. Tutejsze będą znacznie potężniejsze. Mam przeczucie, że odpowiedzi znajdziemy w środku. Chodźmy. W dupiu? Okej, skrzyneczka. Chodźmy, chodźmy. Ja panią zaprowadzę, dobrze? Ja panią zaprowadzę. Chodźcie, chodźcie. Mamy tak, tunele. No zobaczmy, jaki aspekcik tutaj jest. Dla czarodzieja to nie trzeba robić. I wiecie co? Jeszcze tutaj chciałem sprawdzić. A, ten pancerz, okej. Karmazynowe przesmyki. A nie przysmaki? Przysmaki to okej by były. Dobra, chodźmy przodem. Magiczna bariera, czyli musimy... Czyli musimy dwie strony pontaru oczyścić. O, jest jakiś. To jest więzień? Bez ciebie by mi się nie udało. No możliwe, że będziemy musieli ukończyć Dunga, no. Różnie jest, tu jest kolejny więzień. Dobra, to akurat musimy zrobić, z tego co widzę. O kurde. Panowie i panie, kozłoludy. Podobno miały być mocniejsze, no ale... Duża cierniowa bestia. Nie jest. Bez przesad, żeby się tak rozpychać od razu. Co to nie? Dobra, siekiera motyka? Lecz to nie jest do barba tylko. No ale dostał. Pięknie. Mocne buty. To i sobie sprawdźmy. O, buty lepsze. O dziwo lepsze, bez slotu, ale to. Na razie nie wrzucam. Szczątki więźnia. No to ale żebym go uwolnił. Uratowałeś mi życie. No oby. Mam nadzieję. O, tu coś jest. Pójdź tam. Zniszczone kamienie strażnicze. Na ich miejscu był to symbol Katedry Światłości. Idioci. No idioci. Debile. Dobra, zaraz ten krzyż zbadamy. Ale tu jakby tak się zatapiał, nie? Jeden ten kozłolud. Nie ma tu szamana jakiegoś? Nie. Druidzie. Kamienie. Druidzkie kamienie strażnicze naznaczone głębokimi zadrapaniami. Runiczne inskrypcje zostały naruszone. Nieaktywne kamienie wykorzystano jako symbol Katedry Światłości. Na krzyżu widnieje nierówny napis. Mroczne... Stąpienie. Czyli chyba będziemy musieli przejść dalej. Najpierw tych więźniów.
No zobaczymy. Pójdziemy sobie tutaj cały czas do przodu. Dobra, tu mamy ostatnich więźniów, nie? Czyli jak tych uwolnimy, powinno być ok. Przejdziemy sobie tym środkiem. Ciężki napierśnik. Czy on jest kropka w kropkę? Możliwe. Dobra, czyli teraz powinniśmy mroczne stąpienie, tak, tak. Już na środek wejść. Idealnie. Potrzebuję więcej czasu. O kurde. Co tu się wyprawia? Dwie dźwignie. Panowie, tak nie będzie. Muszę chwilę zaczekać. To są te dźwignie, te totem starożytnych. Oj, szaman. Tutaj nie za często są szamani akurat. To nie. Dobra, tam jest dźwignia. Ziu. Jak mnie łupnął. Łup, łup. A pani wiedząca pomoże? Nie pomoże? Potrzebuję czasu. Kurde, jak mnie przygniótł. No i troszkę lekceważę, bo nie są jacyś mocni, ale... W porządku. Trzymasz się pani? To tutaj. Mroczne stąpienie? Czyżby? Tak. To tutaj. Jest szamanik. Nie ma szamanika. Płaskorzeźbę na piedestał. Ale ile was tu jest? I mówili, że będą kozłoludy, ale... Bez przesady, nie? Bez przesady! Dobra, jest jakaś fajna skrzyneczka. Fajna. Dobra, to tutaj. Teraz rozumiem, dlaczego nasze ziemie zostały opanowane. Łapeczka. Nie, 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 musimy to zbadać, wiesz? Kolejny stos porannych pazurami, nieaktywnych kamieni strażniczych. Wszelka moc odpędzająca zło, jaka się w nich kiedyś tliła, uległa rozproszeniu. Jeszcze idziemy w głąb. Dobra, jest płaskorzeźba tutaj. Okej. Potrzebuję więcej czasu. Na piedestał. Gdzie jest ten piedestał, nie? Oto jest pytanie. Bo płaskorzeźbę mamy. Może być tu. Oj, tu się coś dzieje. Dobra, pićko. Cię kręcę, jakie dymy. Ale to mi uratowało skórę, wam powiem. O, te kozłoludy nie w tytkę dmuchą. Oj, szaman. Zauważyłem cię, nikczemniku. Leczniczy kostur. Dobra, tylko ten duży został. Ale jaja, ale jaja. Zobaczmy, co tam wleciało. Buciki, buciki. Teraz, gdy tunele są oczyszczone, a chłopi wolni, możemy zacząć odbudowę. Wódz pójdzie po rozum do głowy, gdy zobaczy rezultaty. Dziękuję. To było mocne. To było mocne. 10 koła. Jeszcze sobie skrzyneczkę otworzę. Ametysty. Ostatni kamień strażniczy również został strzaskany na kawałki. Ajajaj. Tu jest jeszcze plugastwo, tak? Czy tam można sobie na Dunga wejść, ale to już nie trzeba.
Czyli tak, tu mamy pięknie wyczyszczone. Ja sobie jeszcze wrócę, zobaczę, czy tu się questik nie odblokował. I szorujemy dalej. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji i wsparcia kanału na patronite.pl. Wszystkie przydatne linki w opisie. Natomiast kolejny odcinek znajdziesz na środku ekranu. Kliknij w niego i oglądaj już teraz.